Kurwa, tak jest pomyłka. Jaki to jest numer mieszkania? Pomyłka! Jaki jest numer mieszkania? Pomyłka, pomyłka, nie ten numer mieszkania! Jaki numer mieszkania, panowie? Mieszkania, jaki numer? Jak panowie do nas, proszę nie niszczyć drzwi. Zostawiam otwarte. To kurwa, wróćcie! Panowie, drzwi obok! Nie ruszać się! Na ziemię, na ziemię! Dobrze się pani czuje? I pani w ogóle co się stało? Byłam przy stole, niosłam ciasto, usłyszałam huk. Do domu wpadł taki wielki czarny pies i dalej nie pamiętam. Ja otwieram szlaban, żeby czarni mogli wjechać. Zespół ma blok na oknie. Żaluzje antywomajnowe z jakiegoś materiału gumowatego. Awaria! Policja, otwórz drzwi! Dobra, już wam otwieram. To kurwa, otwieraj! Zepsuliście zamek. Łapa! No, przy. Ten postrach Mokotowa? Cześć, Oskar.
Zabieramy go. Masło! Żadnych pist. Goście po gromie, Formozie byli antyterroryści. Pościąga najlepszych z bramek w klubach. Podpiszcie umowy, dajcie mi dane do rachunku. Za udział w konfrontacji każdy z was dostanie 20 000 złotych brutto. Oprócz tego jest zapis mówiący, że jeżeli w wyniku tej sytuacji któryś z was trafi do aresztu, otrzyma wypłatę w wysokości 200 000 złotych. Dobra, panowie, ładujemy proce, stajemy w szyku bojowym. A ty sobie stań za nami, ze spokojnie z nimi negocjuj. Załóż to. Ale jestem tylko prawnikiem. Zakładaj, kurwa. Co ja tu robię? Jesteś potrzebny. Synu, przez ciebie wszystko mi zabrali. Będę musiał za darmo robić dla nich 5 lat. Policja, policja! Kurwy, kładziemy się, kładziemy się. Wszyscy na ziemię! Panowie, pracujcie, no co wy, kurwa? Swoich będziecie zawijać. Jakich swoich, co? Byłem Formoza, mam pozwolenie na broń. Mogę pokazać. Pokaż. Ja też. Pokaż. Powoli. No ma. A wy? Też mam. Ja też. Ja też. Mam. Każdy z panów posiada pozwolenie na broń palną dla osób fizycznych. A ty, lalka, to kto ty jesteś? Ich prawnikiem. Sytuacja jest całkowicie legalna. Co my tu, kurwa, robicie? Pierwszy w Polsce zlot, jak z żołnierzy i byłych funkcjonariuszy jednostek bojowych. A tamci? Tamci to jacyś bandyci. Pozwolenie na broń jest? Ale wynik, chłopaki. Nielegalne posiadanie broni i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jednym pierdolnięciem wyeliminowaliście całą grupę. A ty kto? Ja jestem nieświadomym przechodniem. Spierdalaj stąd. Będę coś z tego miał? Pozwolę ci żyć. Zesrałeś się? Chłopaki pytają, czy mogliby dostać jeszcze małą piga i samochody pancerne. Naturalnie. Można? Chodź, nikogo nie ma.
trzeba jej! Co jest? Kominiarze z wizytą. Idźcie do piwnicy. Nie wiem, ile zapierdala, ale wszyscy tu nie wejdą. Schowaj to. Co będziemy was ukrywać. Potem otrzymacie nowe dane i wyjedziecie za granicę. Najciemniej spod latarnią, więc zalogujemy was w szkole policyjnej. Będziecie udawać policjantów, a razem z wami przez cały czas będzie ochrona. Pobudka 6 rano. Śniadanie 6:20. Apel sobie odpuszczacie. Równy kot! Trzymać to! A co potem? Macie książki i warsady. Gorzej to niż w pudle na Białęce. Bez zbędnej czułości. Wiedzą, że jest dziecko, więc nie rzucą hukowych granatów. Po prostu będą się strasznie drzeć. Będą rozbijać szyby, ale ci niczego nie mówi, dobra. Połap się. Połóż się tak jak ja. Przepuść. Przepuść. Sprawdźcie mi to, kurwa. Przecież nie odgryzę wam ręki. Siedź spokojnie. Wysoki sądzie, nie pozostaje mi w takiej sytuacji nic innego, jak złożyć wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania mojemu klientowi. Na tym etapie i przy tych okolicznościach stosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego nie powinno mieć miejsca. Gratuluję. Dziękuję bardzo, panie mecenasie. Szefie. Co jest? Sandra. Kurwa, co jest z moją córką? Nie ma i nie żyje. Przepraszam. Idziemy. Co jest? Wezmij pomoc. Oczuj się. Potrzebuję pogotowie. Człowiek dostał wylewu. A jak to się skończy? Jak wszystkie inne części. I to mi się podoba. Kawał dobrej roboty.